Witamy Państwa bardzo serdecznie i dziękujemy, że zdecydowali się Państwo spędzić to popołudnie tutaj w gmachu, średniowiecznym gmachu naszego muzeum, pomimo tego, że jest taka piękna pogoda. Myślę, że przyciągnął Państwa przede wszystkim obraz. Tutaj na reprodukcji, która jest wyświetlana, widzą Państwo dzieło, które wszyscy doskonale znamy. Znamy niemal każdy fragment tego obrazu, znamy na pamięć każdy szczegół, każdy detal, dlatego że ten obraz bardzo silnie wrósł w naszą gdańską świadomość i jest częścią naszej kultury gdańskiej, lokalnej. I pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że wiemy o nim wszystko i właściwie nie można już więcej powiedzieć niż to, co zostało napisane na przestrzeni wielu, wielu lat na ten temat, to tak naprawdę zgodnie z wspaniałymi słowami Zbigniewa Herberta, obraz ten jako wielkie arcydzieło i prawem wielkich arcydzieł jest to, że burzą naszą zarozumiałą pewność i że kwestionują naszą ważność. I właśnie ten obraz jest przykładem tego, jak wiele jeszcze pytań, jak wiele zagadek kryje to niezwykłe dzieło. Począwszy od tego, w jaki sposób pojawił się w Gdańsku, w jaki sposób został namalowany, przez kogo i w jaki sposób ktoś, kto go namalował, został ukształtowany. Pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, jeśli chodzi o ten obraz, to jest pytanie, kto ten obraz zlecił i komu. I oddam może głos mojej koleżance, która na ten temat wie więcej. Tak, dzień dobry Państwu, też chciałam się przywitać serdecznie. Tutaj zaczniemy ten pierwszy slajd, to jest początek. Zaczniemy od tego samego początku, czyli pytania właśnie kto, kogo tutaj autor obrazu przedstawił. To są postaci, które widzimy, które możemy zobaczyć na bocznych skrzydłach ołtarza, jak podejdziemy z tyłu. To są dwie klęczące postacie, obok nich znajdują się herby. I dzisiaj zakłada się na podstawie tego, co na podstawie pewnej identyfikacji, której dokonał niemiecki historyk sztuki na początku XX wieku, był to Abbe Warburg w swojej publikacji, opublikował wynik swoich badań i na podstawie tych herbów, które właśnie zostały umieszczone obok klęczących postaci i na podstawie tego, na podstawie swoich badań, które przeprowadził we florenckich archiwach, dokonał tej identyfikacji, która została jakby jest nadal powtarzana, że są to postaci fundatorów. I był to mężczyzna, to Angelo di Jacopo Tani, a ta klęcząca kobieta to jego młoda żona, Caterina Tanali. Wiemy z zachowanych źródeł, że była dużo od niego młodsza, on miał lat, w momencie ślubu miał lat 50, ona 18. I o samym Tanim, też tych zachowanych źródeł i zachowanych dokumentów wiemy tak naprawdę, wiemy o pewnych faktach z jego życia, ale wiemy niedużo. Wiadomo, że Tani wywodził się z bogatej florenckiej rodziny, że był bliskim i zaufanym współpracownikiem Medyceuszy i pracował w ich banku. Najpierw zaczął swoją karierę od banku od filii w Wenecji, został następnie oddelegowany do Londynu, a następnie przez następnych 15 lat do 1465 roku kierował bardzo ważną filią banku Medyceuszy w Brugi. Wiemy też, to później na kolejnym slajdzie zobaczymy tą kolejną ważną, ale jeszcze nie zmienimy. Wiemy o takich pewnych faktach, które właśnie kolejni też badacze znajdowali w tych zachowanych źródłach w archiwach. Wiemy o jego podróżach służbowych, które odbywał. Wiemy, że w 1466 roku ożenił się z widoczną tutaj Kateriną.
kolejnym roku, 1467, sporządził testament. A natomiast też w tym samym roku, 1467, stał się posiadaczem, właścicielem jednej z kaplic w kościele, o którym za chwilkę powiemy, który będzie też widoczny na slajdzie, bo to też jest bardzo ważny kościół tutaj w naszej historii, bo to kościół, który istnieje oczywiście do dzisiaj, mieści się pod Florencją, kościół Badia Fiesolana. Był to kościół właściwie należący do Medyceuszy, oni sfinansowali jego przebudowę, jego remont. I te wszystkie boczne kaplice zostały przydzielone, udostępnione tym najważniejszym, tym prominentnym urzędnikom, współpracownikom Banku Medyceuszy. I pierwsza kaplica po prawej stronie od wejścia właśnie należała do Taniego. I wiadomo z dokumentów, że stał się jej już takim oficjalnym posiadaczem pod koniec 1467 roku. Wiadomo też, że w kolejnym roku udał się do Londynu i przybył razem w orszaku z Małgorzatą z Yorku, która była to siostra króla Anglii, która poślubiła księcia burgundzkiego Karola Śmiałego. Dlaczego ja wspominam te wszystkie też te wydarzenia? Ponieważ też za chwilę o tym powiem, że właściwie na tej podstawie możliwe było ustalenie takich dat powstania dzieła, ponieważ tak jak w przypadku ustalenia tutaj zidentyfikowania postaci fundatorów, my nie dysponujemy jakimiś takimi wyraźnymi dowodami w postaci dokumentu, listu, który świadczyłby o tym, kto rzeczywiście zamówił, kiedy, w którym roku. To są wyniki, tutaj też chciałam zaznaczyć, chciałyśmy to obie zaznaczyć, że w przypadku Memlinga można w 100% pewnych rzeczach, o pewnych rzeczach mówić, ale wiele jest jeszcze pytań, wiele jest tematów otwartych, wiele nowych ustaleń czy rzeczy wypływa, czy udaje się ustalić, jeśli chodzi zarówno o historię powstania, czy historię samego obrazu, po tym już jak znalazł się w Gdańsku. I nie możemy tutaj też tej wiedzy, którą przekazujemy i którą Państwo znają i też mają do niej dostęp w różnych publikacjach, traktować jako takiej zupełnej prawdy objawionej, bo to też nie... po prostu nie mamy na to dowodów. Natomiast te wydarzenia, te znane fakty z życia Taniego pozwoliły następnie badaczom ustalić pewne daty, kiedy przybliżone daty, kiedy tryptyk mógł powstać. I wiemy też, kiedy Tani zmarł. Bo tak naprawdę cały czas nie wiemy, kto był autorem jeszcze. Cały czas to jest jakby tylko wiemy na temat fundatora, natomiast autor cały czas, Państwo jeszcze mogą nie wiedzieć tak jakby, bo to, że to jest Memling, to też ta nasza wiedza i świadomość, to jak za chwilkę powiemy, pojawiło się dosyć późno. Tak jest. Tutaj na tym slajdzie widzimy kolejną ważną postać w historii powstania dzieła i historii w ogóle tego obrazu. Tutaj po prawej to zdjęcie ukazuje też ten detal tryptyku, na którym została ukazana postać zbawionego, uważonego na szali, tej szali wagi trzymanej przez Archanioła Michała. I uważa się i przyjmuje, że postać ta nosi cechy portretowe, to jest jej twarz to wizerunek innego ważnego, niezwykle ważnego bankiera florenckiego, również współpracownika Medyceuszy i następcy Jacopo Taniego, Tommaso Portinariego. Ten jego wizerunek udało się, znaczy tak się przyjmuje i to się udało ustalić na podstawie innych portretów zachowanych, które, ponieważ Portinari zasłynął też z tego, że stał się fundatorem czy patronem innych bardzo ważnych dzieł, między innymi obrazu, który za chwilę możesz już zmienić.
To jest właśnie jeden z zamówionych przez niego obrazów. Pierwszy obraz niderlandzki, który dotarł do Italii, Pokłon pasterzy, zwany też tryptykiem Portinari. Tutaj widzimy na tych dwóch skrzydłach właśnie Portinariego oraz jego żonę i dzieci. Portinari, dlaczego mówimy o Portinarim? No była to postać dużo bardziej wyrazista, jeśli chodzi o te ślady, które po sobie pozostawił. Portinari był nieco młodszy od Taniego. Również bardzo szybko i prężnie piął się po tych szczeblach kariery, ale był człowiekiem niezwykle ambitnym, o wielkich aspiracjach, ale też lubiącym i ceniącym luksus i życie w luksusie, życie w bogactwie. On z zachowanych źródeł wiadomo, że istniała między nimi na pewno jakiś rodzaj rywalizacji. Uważa się, że mówiąc kolokwialnie, Portinari wygryzł Taniego z tego stanowiska szefa filii banków w Brugi. Natomiast dzisiaj można powiedzieć też na podstawie tych źródeł, że ten najprawdopodobniej konflikt otwarty jakiś nie istniał. Była na pewno rywalizacja, ale Tani po odejściu po objęciu tego stanowiska przez Portinariego nadal zachował bardzo wysoką pozycję i wysoką pozycję tutaj w hierarchii Banku Medyceuszy. Został oddelegowany do Londynu i wiadomo też, że obaj później podróżowali, obaj współpracowali, dlatego trudno mówić o jakichś tutaj takich otwartym konflikcie. Natomiast Portinari właśnie zasłynął też z tego, że ufundował też te inne obrazy, na których kazał się uwiecznić. Również z tego, że był bardzo bliskim, zaufanym i doradcą finansowym najpierw Filipa Dobrego, a później jego syna Karola Śmiałego. I niestety ta ogromna zażyłość z księciem doprowadziła go, zarówno jego, jak i przede wszystkim filię kierowanej przez niego banku, do upadku, ponieważ on udzielał księciu ogromnych pożyczek, często bez konsultacji, bez uzgodnienia ze swoimi pracodawcami. Natomiast książę, który chętnie te pożyczki, te pieniądze pożyczał, no już ich po prostu nie spłacał. Dlatego ta zażyłość z księciem doprowadziła właściwie do upadku banku Medyceuszy w Brugi. Natomiast Portinari też będzie ważną postacią, ponieważ on już jako ta najważniejszy przedstawiciel Banku Medyceuszy w Brugi będzie odpowiadał w 1473 roku za cały ten ładunek, za transport, który znajdzie się na dwóch galerach i również za transport, który będzie zawierał później tryptyk Memlinga. I to on będzie się pojawiał już później w tych wszystkich źródłach, w archiwach, w dokumentach, które się zachowały. Jego nazwisko będzie się przewijało, ponieważ on dzierżawił, on był współodpowiedzialny za te statki. Był też właścicielem części ładunku. Natomiast nazwisko Taniego już tam się nie pojawi. Tak, i teraz przejdziemy tutaj do autora obrazu. Jak już mówiła Alicja, jeszcze nic o nim nie wiemy. I tutaj pojawia się ten slajd, ponieważ jeżeli przypatrzą się Państwo dokładnie części środkowej tryptyku, tam na prawo od Michała Archanioła znajduje się właśnie postać kobiety wychodzącej z grobu i siedzącej na płycie. Ta płyta nagrobna zawiera pewne inskrypcje. Te inskrypcje to są napisy w języku łacińskim oraz cyfry rzymskie. Te inskrypcje początkowo były odczytywane, próbowano je odczytywać, posługiwać się nimi jako próbą właśnie atrybucji i datowania dzieła.
Te inskrypcje to napis Anno Domini, nie muszę tłumaczyć, oraz litery IC i AC, IK, JAK, które te litery IAC początkowo odczytywano jako trzy pierwsze litery imienia Jakub. Dlatego na początku w kronikach pojawia się zapis, że przypisywano ten obraz jakiemuś bliżej nieokreślonemu mistrzowi Jakubowi. W XVII wieku pojawiła się koncepcja autorstwa jednego z braci Van Eyck. Jeszcze też Joanna Schopenhauer w swoich wspomnieniach wyraźnie pisze o tym, o obrazie Memlinga jako obrazie autorstwa Van Eycków. Również w Luwrze obraz na początku XIX wieku został wywieziony do Francji, był pokazywany w Luwrze, tam również był pokazywany jako dzieło Jana Van Eycka. I dopiero dosyć późno, bo w 1843 roku niemiecki historyk sztuki Heinrich Gustav Hotto jako pierwszy przypisał tryptyk Memlinga, tryptyk sąd ostateczny właśnie Hansowi Memlingowi. I ta atrybucja właściwie do dzisiaj nie została podważona. Pojawiają się wśród badaczy jakieś wątpliwości co do wyłączności autorstwa Memlinga, natomiast sama postać Memlinga nie została zakwestionowana. I tutaj może o samej postaci malarza opowie koleżanka. Nie wiemy, jak wyglądał Hans Memling. Prawdopodobnie zachował się jego autoportret w obrazie, który namalował dla rodziny Don około 1480 roku. I jest to postać taka ukrywająca się za filarem. Być może jest to właśnie domniemany portret artysty. O Memlingu także niewiele wiemy. Właściwie jedynym jak dotąd takim najwcześniejszym śladem odkrytym na temat Hansa Memlinga jest jego rejestracja jego obywatela Brugi, bo nie wiem, czy to zostało powiedziane, ale on przede wszystkim był związany z Brugią i w Brugi tworzył i w Brugi także powstał tryptyk Hansa Memlinga, tryptyk gdański. W 1465 roku został wpisany na listę obywateli brugijskich jako Jan van Memmenlinge, syn Hamana, urodzony w niemieckim Seligenstadt w Hesji. I to jest na razie wszystko. Wiemy, że miasto, w którym się urodził, było dość ważnym ośrodkiem przemysłu tkackiego i rolniczego, cieszącym się łaską arcybiskupa i znajdowało się tam bardzo ważne opactwo benedyktyńskie. W 1961 roku przeprowadzono studia parafialnych dokumentów, które dostarczyły troszeczkę więcej informacji na temat artysty. Oczywiście nie są to przełomowe informacje w żaden sposób. Wiadomo natomiast, że ojciec i matka Hansa zmarli prawdopodobnie w 1451 roku, wówczas nad Renem wybuchła zaraza i prawdopodobnie w tym samym roku zmarli. Wiemy także, że Memling utrzymywał całe życie kontakty ze swoim rodzinnym miastem, ponieważ jeszcze wiele lat po śmierci odprawiano mszę w jego intencji. I we wszystkich dokumentach brugijskich już z późniejszych lat twórczości Memlinga w tym mieście, on cały czas się pojawia jako mistrz Hans. Hans to jest wiadomo niemieckie imię, także on cały czas funkcjonował jako Niemiec w Brugii. I wydaje nam się właściwie, że jego życie jako artysty zaczęło się właśnie w Brugii, ale dotarł tam już jako ukształtowany i dojrzały artysta. Musiał zapewne przejść jakieś szkolenia, jakieś nauki, zanim dotarł do tego wyjątkowego wówczas miasta. I tak naprawdę znowu nie mamy żadnych oczywiście dokumentów, żadnych źródeł, gdzie pobierał nauki, u kogo się szkolił. Natomiast
Podpowiedzią oczywiście jest jego malarstwo, które pozwala nam na wysnucie pewnych wniosków, jakichś zależności i wpływów, które są w tym malarstwie widoczne. Uważa się, że pierwszym ośrodkiem, który Hans Memling odwiedził i w którym się na pewno zatrzymał, była Kolonia. W Kolonii najważniejszym malarzem w tamtym czasie był oczywiście Stefan Lochner. Artysta, który zmarł w 1451 roku i najsłynniejszy jego obraz, może nie tyle najsłynniejszy, dla nas ważny, ponieważ przedstawia ten sam temat, co Sąd Ostateczny nasz gdański, to jest obraz, który początkowo znajdował się w ratuszu i dzisiaj porównując Sąd Ostateczny Lochnera i Hansa Memlinga, na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy pewnych podobieństw, ale kiedy się przyjrzymy bliżej, to możemy dostrzec właśnie tą taką charakterystyczną dla malarstwa Lochnera, taką biżuteryjną dokładność, szczegółowość i taki liryzm, który dostrzegamy w twórczości Memlinga, a nie dostrzegamy na przykład w twórczości Rogiera van der Weydena, który też za chwileczkę pojawi się jako ten twórca, który odegrał bardzo ważną rolę w życiu Memlinga. Dzięki temu, że dotarliśmy do takich ukrytych elementów malarstwa Memlinga, to znaczy udało się nam zajrzeć pod powierzchnię warstwy malarskiej i możemy oglądać podmalówki i rysunki dzięki badaniom bardzo szeroko zakrojonym i zdjęciom rentgenowskim, udało się nam zobaczyć, jak wygląda podłoże pod warstwą malarską. I dostrzegamy tam dzięki temu zmiany, które Memling nanosił i które także mogą nam pomóc w odnalezieniu właśnie źródeł jego twórczości. Tutaj w lewym rogu dostrzegamy fragment rajskiego skrzydła, gdzie postaci nagie wchodzą po kryształowych schodach do bramy raju i kobiety, które stoją tyłem, mają na głowie narysowane wianki, które ostatecznie Memling usunął i nie ma w tej wersji malarskiej tych wianków. Natomiast w podmalówce one są wyraźnie widoczne i takie same wianki znajdowały się na sądzie ostatecznym Lochnera. Namalowany. I badacze wysnuli tutaj przypuszczenie, że to jest, można powiedzieć, taki wyraźny dowód na to, że Memling musiał widzieć ten sąd ostateczny, musiał się nim inspirować i być może nawet przebywał w pracowni tego kolońskiego artysty. Kolejną, tak jak już wspomniałam, ważną postacią na drodze artystycznej artysty jest oczywiście Rogier van der Weyden, chociażby ze względu na to, że wspomina już o nim jako o nauczycielu Memlinga Vasari w swoich biografiach artystów, jakby pisząc bez zastanowienia, że Memling był jego uczniem i od 1459 roku w jego warsztacie terminował, być może był jego współpracownikiem. Oczywiście obraz van der Weydena, Sąd Ostateczny, który znajduje się w tej chwili w szpitalu w Bonn, w dawnym hospicjum dla ubogich, które zostało ufundowane przez kanclerza Rollin, wskazuje wyraźnie na pewne zależności i podobieństwa do obrazu Memlinga. Na pierwszy rzut oka oczywiście, kiedy przyjrzymy się bliżej, popatrzymy na kompozycję, na formy malarskie, na to, w jaki sposób artysta interpretuje ten temat, to zobaczymy, że te różnice są wyraźne. Natomiast jeśli chodzi o centralną część, czyli tą taką najważniejszą, gdzie mamy przedstawionego Chrystusa siedzącego na tęczy, a pod nim Archanioła Michała, to niemal to podobieństwo jest no, tak jakby przerysowane, zwłaszcza postać Chrystusa. Z czego to wynikało? Badacze uważają, że tak naprawdę to nie jest dowód na to, że Hans Memling ten sąd ostateczny widział.
jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że korzystał wyłącznie z samych projektów i rysunków, które zostały po śmierci van der Weydena w jego warsztacie, z projektów, które były obiegowo dostępne i można było po prostu je kopiować i przerysowywać. Van der Weyden zmarł w 1464 roku. A w 1465 roku, pół roku po śmierci van der Weydena, Memling przyjeżdża do Brugi. Taki zbieg okoliczności w sumie, który jest w pewien sposób, można powiedzieć, dowodem na to, że rzeczywiście Memling po śmierci swojego mistrza postanowił przyjechać do Brugi i usamodzielnić się już jako dojrzały artysta. Po drodze, pomiędzy Kolonią a Brukselą, zanim dotarł jeszcze do warsztatu van der Weydena w Brukseli, niektórzy badacze uważają, że spędził jakiś czas w warsztacie Dirka Boutsa. To był inny niderlandzki malarz, który odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju malarstwa niderlandzkiego i być może miał też ogromny wpływ na twórczość Memlinga. On także namalował Sąd Ostateczny i kiedy popatrzymy na jego piekielne skrzydło tego Sądu Ostatecznego, którego część środkowa niestety zaginęła, to wyraźnie widać pewne zależności i podobieństwa, jeśli chodzi o wyobraźnię, o sposób kształtowania przestrzeni. Popatrzmy na te skały, popatrzmy na to, w jaki sposób artysta ukazał diabły. Po lewej stronie Państwo mają fragment właśnie skrzydła Dirka Boutsa, natomiast po prawej dwa fragmenty z naszego gdańskiego tryptyku. I tutaj jeszcze fragment właśnie tych takich umęczonych ludzi, którzy krzyczą i mają twarze wykrzywione w bardzo podobnej manierze, kiedy popatrzymy na oba przedstawienia. Przez bardzo długi czas badacze uważali, że nie jest możliwe, żeby Memling był autorem takiego wybitnego dzieła jak Sąd Ostateczny gdański, chociażby ze względu na to, że to jest jego pierwsze dzieło i on jako artysta młody nie mógłby namalować takiego wyjątkowego, doskonałego pod względem formalnym i ikonograficznym dzieła. Natomiast już w latach 60. artysta namalował obraz na zlecenie Jana Krabbego, ukazujący ukrzyżowanie, który być może namalował właśnie dlatego, że i dostał takie zlecenie właśnie dlatego, że wywodził się z tak wybitnego i wyjątkowego warsztatu, jakim był warsztat van der Weydena, najsłynniejszy wówczas w Europie Północnej. I tak jakby ta reputacja pozwoliła jemu potem na uzyskiwanie takich ważnych zleceń. Dowodem chociażby na to może być także, że van der Weyden namalował portret Antoniego Burgundczyka, który był nieślubnym synem Karola Śmiałego i 7 lat później drugi portret tego samego człowieka namalował już Memling, być może jako właśnie ten kontynuator myśli van der Weydena. Oczywiście, tak jak już Magda wcześniej powiedziała i to cały czas trzeba podkreślać, dowodów tak naprawdę cały czas nie mamy. To są jakby nasze domysły, spekulacje i bardzo żmudne badania wielu historyków sztuki, którzy taką metodą porównawczą i badają fragment po fragmencie dzieła, które do dzisiaj się zachowały. Kiedy Memling przybył do Brugi, to najsłynniejszym malarzem, oczywiście już nie żyjącym, ale jego sława jeszcze była cały czas aktualna, był oczywiście Jan van Eyck, wybitny niderlandzki twórca. Uważa się, że to właśnie on wprowadził do malarstwa farbę olejną. I wpływy van Eycka oczywiście w twórczości Memlinga także są dostrzegalne, chociażby ta fascynacja zwierciadłami i lustrem, które pojawiają się także w twórczości Memlinga, co za chwileczkę jeszcze, jak będziemy oglądać szczegóły, zobaczymy.
I na koniec jeszcze Petrus Christus, postać także ze świata brugijskiego, artystycznego. Być może osobiście nawet się znali, uważa się, że Petrus Christus wprowadził Memlinga do takiej konfraterni brugijskiej i od właśnie Petrusa Christusa Memling przejął taką tak zwane trompe-l'œil, czyli malowanie takich złudzeń optycznych, których zadaniem było jakby wciąganie widza w przestrzeń obrazową. Petrus Christus namalował portret Kartuza. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale kiedy się przyjrzymy, to na ramię namalował taką niewielką muchę, która jest bardzo realistycznie przedstawiona i która daje złudzenie właśnie takiej rzeczywistości, która została namalowana w taki sposób łudząco naśladujący pierwowzór. I taki sam zabieg zastosował Hans Memling w portrecie kobiety z 480 roku, gdzie portretowana trzyma dłonie jakby na ramię, wychodząc poza ramę obrazową. Także źródła sztuki Hansa Memlinga są, tak jak widać, bardzo szerokie i do Brugi przybył już jako ukształtowany artysta, a Brugia dała mu ogromne możliwości, przede wszystkim ze względu na to, że było to niezwykle bogate miasto, żyło w nim wielu bogatych kupców, mieszczan i była ogromna kolonia włoska, która Włosi generalnie fascynowali się malarstwem niderlandzkim i to malarstwo, które tak dbało o szczegół, o detal i o odzwierciedlanie rzeczywistości, było dla nich czymś niezwykłym i wielu właśnie z tych bogatych Włochów marzyło o tym, żeby zamówić sobie włoski obraz do swojej rodowej kaplicy, bądź też portret prywatny i zawieźć go do Florencji. Tak jak już Magda wspomniała, obraz zamówiony przez Portinariego, Pokłon pasterzy, który w 1483 roku wylądował we Florencji, był pierwszym włoskim dziełem we Włoszech i zrobił ogromne wrażenie na Włochach tam. I być może, gdyby to Memlinga obraz był pierwszy, być może zmieniłby sztukę włoską, ponieważ ten obraz jest rzeczywiście wyjątkowy i porównując go do dzieła Hugo van der Husa, jest to jakby inna wrażliwość zupełnie. Tak, ja tutaj to jeszcze krótko powiem, bo to co widzimy tutaj na slajdzie, to już Ala wprowadziła Państwa tutaj w ten temat, jak wyglądało to otoczenie, bo to też jest niezwykle ważne miejsce, gdzie powstał obraz, gdzie został zamówiony, gdzie żył, dokąd przybył Memling i dlaczego właściwie tam. I gdzie mieszały się i przenikały się niezwykle wpływy z północy i z południa, a miało to miejsce też właśnie na przeróżnych płaszczyznach, bo Brugia rzeczywiście w tym czasie była jednym z takich najważniejszych centrów ówczesnego świata, ówczesnej Europy, bo to właśnie tam ulokowali jedną z filii swojego banku potężni wówczas medyceusze. Wybrali właśnie to miasto, które tętniło życiem, które było miastem kosmopolitycznym, przeżywało swój największy rozkwit jeszcze w czasach wcześniejszych w stosunku do omawianego przez nas okresu, czyli w okresie panowania ojca Karola Śmiałego, Filipa Dobrego. To był rozkwit właściwie nie tylko ekonomiczny, polityczny, ale też rozkwit dworu, rozkwit miasta. Ten dwór rzeczywiście, na którego czele stał książę Filip, który był niezwykłym znawcą, mecenasem sztuki, Jan van Eyck był jego jednym z nadwornych malarzy. I ten dwór też emanował i promieniował na całą Europę, też miał wpływ między innymi na ówczesną modę.
Ale to miasto to nie tylko dwór, to było też centrum wymiany handlowej właściwie między wszystkimi tam te swoje placówki handlowe, tak zwane faktorie, lokowali właściwie przedstawiciele wszystkich regionów Europy. Tą najliczniejszą grupą, o której już była mowa, to stanowili Włosi. Kolonia florencka, kolonia Włochów z Genui, z Wenecji. Ale byli też Hiszpanie, byli Kastylijczycy, Aragończycy, Katalończycy, byli Anglicy, Szkoci, także tam wszystko wrzało, tętniło. Tam właśnie w Brugi powstała pierwsza giełda. I przede wszystkim ten handel, jeden z najważniejszych w tym regionie, w tej części Europy port, do którego zawijały statki przewożące właściwie wszystkie liczące się w tej epoce, w tym czasie towary. I o czym zaraz będzie mowa, ten handel tam kwitł, handel oczywiście tkaninami, przemysł włókienniczy i też te wyroby rzemieślników niderlandzkich, które stały na niezwykle wysokim poziomie. I tym wszystkim, to wszystko właśnie działo się w tym mieście. I ta najliczniejsza, i też oczywiście dostęp do niezwykle często rzadkich i sprowadzanych z bardzo daleka barwników miał nie tylko, jakby znajdował swoje zastosowanie w produkcji tkanin, ale też właśnie w malarstwie, co miało też wpływ na to ówczesne malarstwo, na jego rozwój i na to. I w tym właśnie mieście tą najliczniejszą grupę stanowili Włosi. Oni też bardzo, bardzo żywo uczestniczyli w życiu miasta. Uczęszczali do kościoła, głównie kościoła świętego Jakuba. I tutaj na tej mapie właśnie z tego okresu widać takie najważniejsze, jedne z najważniejszych budowli, czyli siedzibę dworu burgundzkiego. Tutaj poniżej mamy zaznaczoną jedną z takich świetniejszych rezydencji. Była to rezydencja Bladelinhof, która została zakupiona przez Tommaso Portinariego dla Medyceuszy i sam Portinari w niej również mieszkał. Tam się mieściła filia banku. Tutaj domy Genueńczyków czy Florentczyków. No i tak właśnie wyglądało to miasto niezwykle prężne i kosmopolityczne, tętniące życiem. I to właściwie do czasu, już ten czas panowania syna Filipa Dobrego, czyli Karola Śmiałego, już podczas jego panowania zaczął się okres schyłku miasta i upadku zarówno dworu burgundzkiego, jak i samego miasta. Upadek jego pozycji. Mówi się, że sam Karol Śmiały, zwany też zuchwałym, też nie tylko poprzez jego właśnie zuchwałe decyzje, dość śmiałe, zuchwałe decyzje polityczne, ale też zamiłowanie do luksusu i czyne pożyczki, które właśnie zaciągał u medyceuszy, no, doprowadziły do takiego powolnego upadku. Tak. No właśnie teraz już jesteśmy tu. Aha, czyli teraz możemy przejść jeszcze do... Tak, to jest... zdaje się, że już wspominałam o tym kościele. To jest właśnie kościół... To zdjęcie przedstawia kościół Badia Fiesolana pod Florencją. I to jest miejsce docelowe, do którego tryptyk Memlinga miał trafić. Do jednej z tych bocznych kaplic, której tutaj akurat na zdjęciu nie widać. Ale jak wiemy, nigdy tam nie dotarł. Wiemy natomiast, właśnie to, o czym wcześniej wspominałam, tutaj widzimy też ten detal obrazu i tą płytę nagrobną zawierającą inskrypcję, na podstawie której próbowano na początku dokonać datowania, przepisywać te cyfry, dacie powstania obrazu. Te cyfry to jest liczba 367, cyfry rzymskie. Natomiast przez wieki próbowano tutaj
myślano, że być może część tego napisu zawierającego właśnie datę została jakoś ukryta pod włosami tej siedzącej kobiety. Natomiast tam późniejsze już dzięki jakimś nowszym technikom i technologiom badania wykazały, że nic pod włosami się nie ukrywa, dlatego jakby już do tych inskrypcji się tak nie przywiązujemy. Być może też ta data, jeżeli byłaby to data 1467, mogłaby mieć związek nie tyle z powstaniem obrazu, co też sporządzaniem testamentu przez Angelo Di Jacopo Taniego. Natomiast te ustalenia, te hipotezy jakby nie znalazły potwierdzenia. Natomiast tak jak już mówiłam, te daty są dosyć płynne, znaczy płynne. One są po prostu, nie są konkretne, ponieważ nie mamy żadnego dokumentu, który świadczyłby o zamówieniu, który dowodziłby tego, że Tani zamówił obraz u Memlinga. Natomiast te daty właśnie, które wymieniałam wcześniej, daty głównie z życia, które znamy, te fakty z życia Taniego, pozwalają przypuszczać, że tą górną granicę zamówienia samego, złożenia zamówienia obrazu i jego powstania możemy gdzieś umieścić między 1468-9 rokiem. Natomiast ta data, ta granica dolna to na pewno rok 1473, kiedy obraz znalazł się już w rękach Gdańszcza. Na pewno został ukończony już wcześniej. Jedną z takich ważnych też dat, które się podaje jako taką jedną z ważnych dla powstania, jest rok 1471. Ponieważ w tym właśnie roku wiemy, że przyszła na świat pierwsza córka małżeństwa Tanich i ponieważ nie widać jej na obrazie, nie została tam przedstawiona, przypuszcza się, że przynajmniej te partie obrazu zostały przedstawiające fundatorów, mogły być ukończone jeszcze przed jej narodzinami. Natomiast tak, tę dolną granicę, no i też ta data, o której mówiłam, czyli data w rok 1467, kiedy Angelo Tani stał się właścicielem jednej z kaplic w kościele Badia Fiesolana, też jest tutaj ważną granicą i przypuszcza się, że właśnie też dlatego wybrał taki temat, że zlecił wykonanie właśnie obrazu przedstawiającego Sąd Ostateczny z tak bardzo wyeksponowaną postacią Michała Archanioła, ponieważ właśnie jego kaplica była poświęcona Michałowi Archaniołowi. Więc wszystko wskazywałoby na to, że ołtarz został zlecony już po roku 1467, właśnie z myślą o tym, że trafi docelowo właśnie do kaplicy rodziny Tanich w kościele Badia Fiesolana. Dobrze, i teraz przejdziemy już, jak widzicie Państwo, ten kolejny slajd. Przedstawiam model wielkiej karaweli średniowiecznej, zwanej też karaką Peter von Danzig. Statku, który właśnie zasłynął tą słynną wielką grabieżą, której dokonał 27 kwietnia 1473 roku w okolicach Dunkierki. Dowodził tym statkiem wówczas kaper gdański Paul Beneke. Tutaj na tej mapce, która pochodzi z publikacji profesor Murzejko, która jakby dogłębnie tam też przebadała ten temat i zachęcam do lektury publikacji na ten temat. Jest tutaj pokazana dokładna właściwie miejsce akcji samego zdobycia galer. Ja chciałam może tutaj w tym miejscu, bo to też myślę, że jest niezmiernie ciekawe i ważne, jakby przedstawić tło
tło tych wydarzeń, ponieważ, no, tak jak mówiła Alicja we wstępie, wydaje nam się, że pewne, że znamy ten obraz już bardzo dobrze, że wiemy i właściwie jak znalazł się i skąd znalazł się w Gdańsku. Wiemy, że został zrabowany, że przez gdańskiego pirata, kapra, że znajdował się na statku, że wraz z ładunkiem ze statku został skradziony. Ale chciałam tutaj podkreślić, że przede wszystkim nie były to byle jakie statki i nie był to byle jaki ładunek. I nie należały do byle pośrednich kupców. Ponieważ te galery, które przewoziły, były to dwa statki, większa i mniejsza galera. Większa, na której znajdował się tryptyk Memlinga, była nazywana, właściwie miała dwa imiona, święty Andrzej lub święty Mateusz. Obok niej płynęł święty Jerzy. Te dwie galery były, też ich historia jest ciekawa, bo one powstały jako z myślą o krucjatach. Zostały zbudowane za pieniądze medyceuszy na zlecenie księcia Burgundii Filipa Dobrego. Natomiast nigdy w krucjatach nie wzięły udziału, ponieważ te plany krucjatowe nie zostały zrealizowane i zostały później wydzierżawione przez medyceuszy i jak na cele handlowe. Służyły celom handlowym, ale one miały taką stałą trasę, którą odbywały z Włoch, z Pizy. Płynęły do Brugi, a następnie do Londynu. Przewoziły niezwykle ważny transport, ważny materiał, który dzisiaj być może ta nazwa niewiele nam mówi, ale w ówczesnych czasach stanowił towar bardzo pożądany. Był to aun. Aun to był minerał, który służył do utrwalania barwników. Był bardzo ważny w produkcji tkanin. Produkcja tkanin, która była niezwykle rozwinięta właśnie w Niderlandach i w Anglii. I ten aun był też przedmiotem takiej walki ówcześnie, walki politycznej, ponieważ był to aun wydobywany na terenie państwa papieskiego. Tym takim konkurencyjnym, że tak powiem, aunem był aun pochodzący z Turcji. I niezwykle ważne dla papieża było to, żeby Europa kupowała wyłącznie aun papieski. Te galery, które płynęły właśnie z Pizy, później do Brugi, zawierały ten ładunek aunu papieskiego, na którego koncesję, na którego sprzedaż posiadali medyceusze. Także widzimy, że tutaj dlatego później w tych reperkusjach i w tych próbach odzyskania tego ładunku, czy zadośćuczynienia za to, będzie uczestniczył sam papież. To nie był przypadek, ponieważ część ładunku, który był też zabierany później z Brugi, zawierał przedmioty, jakieś drogocenne tkaniny, kobierce czy tapiserie, które zostały zamówione przez papieża. Część ładunku tam poszkodowanych w tej całej akcji było wiele osób, to byli też kupcy, oczywiście był sam Karol Śmiały, był Portinari, który był odpowiedzialny za cały ten transport, był też właścicielem części ładunku. Także widzimy, że tutaj ta grabież, która została dokonana, to był naprawdę, no to była sprawa wielkiej wagi, jak w ówczesnym świecie. I teraz przejdźmy, tak, to są postaci, które ważne w tym konflikcie, już później w próbach odzyskania, ale przejdźmy jeszcze ważnym tutaj, taką ważną informacją, aby nakreślić tło całej akcji. Jest to, że wówczas, skąd wziął się Benneke właściwie tam w tamtym miejscu, na tamtych wodach i dlaczego zaatakował statek, który płynął pod neutralną banderą. Wówczas
panował konflikt, wojna, można powiedzieć, między Anglią a Hanzą. Oni się wzajemnie napadali. Beneke jako kaper posiadał list kaperski i przyzwolenie na to, aby napadać statki angielskie. Natomiast on najprawdopodobniej dokonał pewnej takiej nadinterpretacji i uznał, że będzie atakował również statki przewożące angielskie towary. On też do końca, jak to też profesor Morzejko tutaj opisuje, on był przekonany, że w momencie ataku galera zawierająca również Memlinga, na pokładzie Memlinga już płynęła z Anglii, była w drodze powrotnej, że zawierała te towary. Natomiast nie przewidział tego, że mieli po drodze pewne problemy i do Anglii jeszcze dopłynąć nie zdążyli. Natomiast tak czy owak ten atak się odbył i 27 kwietnia 1473 roku właśnie większa z tych galer, święty Andrzej bądź święty Mateusz, została zdobyta. Mniejszej udało się uciec i dotarła do Anglii, do Southampton. I dzięki temu też, że zachowały się jakieś zapiski, jakiś dziennik uczestnika właśnie rejsu tego drugiego statku, też wiemy o tych wydarzeniach i też bardzo szybko, jak na ówczesne czasy, przystąpiono do działań mających na celu odzyskanie ratunku. Ponieważ jak właśnie chciałam to zaznaczyć i podkreślić, że był to czyn niezwykły, ponieważ Beneke wystąpił właściwie przeciwko, zaatakował właściwie jednych z największych przywódców ówczesnego świata. Tutaj zaangażowany był właśnie władca Burgundii, był sam papież, który był jedną z najważniejszych przywódców ówczesnej Europy. Ja nie będę już tutaj wdawać się w szczegóły, bo też nie mamy na to czasu, jak wyglądały kwestie prób odzyskania tego ładunku, ponieważ próbowano to zrobić na wiele sposobów, na drodze dyplomatycznej, odbywały się różne rozmowy, wysyłany był legat papieski, interweniował Karol Śmiały, później sam papież nawet stosował bullę już po śmierci Benekego. Natomiast można powiedzieć, że wszystkie te zabiegi trwały łącznie 26 lat i nigdy nie udało się, zakończyły się tylko tym, że sama Brugia wypłaciła zadośćuczynienie potomkom Portinariego, ponieważ on już też tego nie dożył. Natomiast sam ładunek nigdy nie został zwrócony, a obraz, jak wiemy, wiadomo, że Beneke po różnych pertraktacjach i rozmowach podzielił się łupem. Część otrzymali współwłaściciele statku, część przejął on, podzielił się też z załogą i jemu przypadł w dziale obraz Memlinga, który następnie po przyjeździe do Gdańska przekazał do kościoła mariackiego. Przekazał go, obraz zawisł wówczas na filarze obok kaplicy świętego Jerzego i przekazał obraz bractwu świętego Jerzego, które było bardzo elitarnym bractwem, do którego należeli też, którego członkami byli współwłaściciele statku Peter von Danzig. Taki obraz zawisł w kościele, pomimo prób i też chciałam podkreślić, że tak jak dzisiaj właściwie obraz przeszedł do historii, nie pozostała część ładunku. Sama nazwa Aun też niewiele mówiąca już dzisiaj, natomiast w ówczesnych czasach ten obraz był jednym z najmniej istotnych i najmniej pożądanych części tego ładunku. Najbardziej jednak zależało wszystkim na aunie, na tkaninach, na tych kosztownościach. Obraz również się upominano, ale
nie tak zaciekle. O tym, że obraz przybył do Gdańska, wiemy również z zapisów kronice XVI-wiecznej gdańskiej Kaspra Weinreicha, który zanotował właśnie ten fakt i opisał dość szczegółowo obraz. Napisał, że obraz trafił do kościoła, że przedstawiał sąd ostateczny, wymienia też nawet inskrypcję, czyli musiał mu się dobrze przyjrzeć. No i potem, jak obraz zawisł w kościele, był oczywiście traktowany jako jeden z największych jego skarbów. I wiemy też już z późniejszych relacji, wiemy na przykład taka relacja z XVI-wiecznego dyplomaty francuskiego Karola Ogier, który wspomina o tym, że wielki miłośnik sztuki, znawca i kolekcjoner, cesarz Rudolf II, zapragnął mieć tryptyk Memlinga w swojej kolekcji i zaoferował władzom miasta kwotę niebagatelną 40 tysięcy talarów. Oczywiście Gdańsk odmówił. Taką kolejną znaną postacią, która zapałała chęcią posiadania obrazów w swojej kolekcji, był car Piotr Wielki, który z kolei nie zamierzał za niego płacić, a chciał go otrzymać w darze. A działo się to już w wieku kolejnym, podczas okupacji Gdańska w czasie wojny północnej. I car próbował właściwie wymusić na władzach Gdańska przekazanie mu tryptyku Memlinga w darze w zamian w podziękowaniu za pomyślnie przeprowadzone rozmowy pokojowe. Te próby wpłynięcia i wymuszenia nie powiodły się również i obraz pozostał na swoim miejscu. I przejdźmy dalej do kolejnej postaci, ale już około 100 lat później, bo w 1807 roku kolejne zawirowania historyczne i polityczne, tym razem do Gdańska przybyły wojska napoleońskie, a zaraz po nich baron Dominique Vivant Denon, który był odpowiedzialny i odpowiedzialny za to, żeby we wszystkich, na wszystkich właściwie podbitych ziemiach skonfiskować i odnaleźć i skonfiskować takie najcenniejsze dzieła sztuki i umieścić je w Muzeum Napoleona w Luwrze. I w taki oto sposób tryptyk Memlinga został wywieziony do Paryża. Tutaj jest, to jest właśnie katalog z 1814 roku, katalog z Luwru, którym pod numerem 303 jest wymieniony sąd ostateczny. Oczywiście nie jeszcze jako dzieło Memlinga. I on tak naprawdę był tam 8 lat i można powiedzieć, że tej podróży i temu, że trafił, znalazł się w Paryżu w centrum, w tak dużym mieście, w centrum kulturalnym, stał się znany szerszej publiczności i dopiero zaistniał w świadomości badaczy, zaistniał w świadomości, szerszej świadomości. Tutaj już kolejne osoby, które są ważne dla tutaj historii przemieszczania się właściwie obrazu, bo w 1815 roku kolejny zwrot historii. Po upadku Napoleona wojska pruskie wkroczyły do Paryża. No i w ramach rewindykacji jako obraz Memlinga wyniosły jako pierwszy z Luwru, ale nie trafił jeszcze do Gdańska. Nie wrócił do Gdańska, ponieważ przewieziono go do Berlina. I kiedy tam ujrzano go w Berlinie, pokazano go publicznie, wzbudził taki zachwyt, że postanowiono go nie oddawać. I te dwie postaci właśnie bardzo usilnie starały się zatrzymać obraz w Berlinie
Był to kierujący, zdaje się, Akademią Sztuk Pięknych w Berlinie Johann Gottfried Schadow i architekt Karl Schinkel. Próbowali wywierać presję właśnie na Gdańsku, oferowali w zamian nawet stypendia dla młodych artystów, wystosowywali apele do króla Prus. Natomiast na szczęście strona gdańska była również była nieprzejednana i po trwających 2 lata różnych próbach i korespondencji bardzo, bardzo licznej i też różnych zabiegach dyplomatycznych udało się obraz odzyskać. I po powrocie w 1817 roku wrócił do kościoła Mariackiego i tym razem już nie do kaplicy świętego Jerzego, tylko do kaplicy świętej Doroty, a po 1934 do kaplicy świętego Reinholda. I tam znajdował się najprawdopodobniej do 1942 roku. To zdjęcie przedstawia, nie wiemy, czy to jest akurat Memling, ale to jest zdjęcie pochodzące z Instytutu Herdera w Marburgu i przedstawia właśnie moment wynoszenia w czasie wojny. Nie wiem, jak jest, lata 40. XX wieku datowane. Natomiast jeśli chodzi o Memlinga, większość publikacji przez lata właściwie powtarzana była informacja, ponieważ pewien fakt nie był znany, pewien mały element układanki. Powtarzano, że bezpośrednio z Gdańska tryptyk został wywieziony ukryty w głąb Niemiec, w górach Ren w Turyngii. Nie podawano też konkretnej miejscowości. I ta informacja była powtarzana, że on już bezpośrednio z Gdańska pod koniec wojny, pod koniec lat 40. został wywieziony do Turyngii. Natomiast z zachowanych też w Instytucie Herdera fotografii, na które właściwie udało się przypadkowo natrafić, wiadomo, że miał jeszcze mały przystanek po drodze. A tym przystankiem był kościół w ówczesnym Meisterswalde, a dzisiejszym Mierzeszyn. I tryptyk był tam najprawdopodobniej od 1942 do 1944 roku, przez 2 lata. I te fotografie pokazują, że rzeczywiście nie był ukryty, nie był schowany. Był na widoku publicznym i to potwierdzałoby też, ponieważ po rozmowach z proboszczem kościoła w Mierzeszynie, który miał, zdaje się, kontakt z jakimiś dawnymi mieszkańcami Mierzeszyna, wiadomo, że oni pamiętali to, że obraz tam był, tylko nie byli tego pewni, ponieważ byli dziećmi. I te zdjęcia stanowią stuprocentowy właściwie dowód na to, że tryptyk w Mierzeszynie był. W 1944 roku najprawdopodobniej razem z transportem, który zawierał inne bardzo cenne dzieła, m.in. piękną Madonnę toruńską, już został wywieziony do Turyngii. I też z zachowanych w archiwach takich właściwie notek, jednej odręcznej, drugiej w formie maszynopisu, wiadomo, że trafił do kościółka w miejscowości Helmershausen i tam był przechowywany. Kolejne losu to też wiadome nam z dokumentów przesłanych kilka lat temu, udostępnionych nam przez Ermitaż, z których wynika, że Armia Czerwona przejęła obraz w roku 1946 w Berlinie. Już od 1946 do 1956 znajdował się właśnie tam w Leningradzie, w Ermitażu i tam przeszedł konserwację. Ermitaż udostępnił nam
no już parę lat, ładnych lat temu, kopię właśnie opinii, dokumentów konserwatorskich, która wówczas została sporządzona, jeszcze w latach 40. Tak. No i to jest już budynek nam znany, w którym się znajdujemy. Tutaj obraz trafił w roku 1956 w ramach takiej dużej akcji rewindykacyjnej, już po odwilży. Został umieszczony w muzeum i stał się częścią kolekcji muzeum. No również ze względu na to, że panowały tutaj dużo lepsze warunki i konserwatorskie, i techniczne budynku, które pozwalały na jego odpowiednią ekspozycję i opiekę nad obrazem. No i tak dzisiaj znajduje się właśnie tutaj. Brał oczywiście udział, uczestniczył w różnych wystawach, wyjeżdżał, opuszczał mury tego budynku. Poleciał nawet za ocean, ale to już było wszystko w ramach oczywiście działalności muzeum. Nie. Nie, bo po wojnie, jakby już w 56, po samej wojnie już był tylko w Leningradzie. Potem w Warszawie. Tak, potem do Warszawy i do kościoła już nie wrócił. Jeszcze tylko dodam a propos tej konserwacji radzieckiej, że tak naprawdę była to pierwsza konserwacja taka w pełni profesjonalna i od tamtej pory obraz nigdy nie był konserwowany i nigdy nie wymagał konserwacji. Przeprowadził tą konserwację wybitny konserwator malarstwa staroruskiego Fiodor Kalikin, który zrobił to naprawdę genialnie i tak naprawdę, tak jak powiedziałam, do dzisiaj ten obraz jest właściwie taki, jaki był w 1473 roku. No, z pewnymi zmianami, chociażby w twarzy klęczącego na szali Portinariego, ale o tym jeszcze za chwileczkę. Trochę przeciągnęłyśmy, bo jest 10 po 6, a jeszcze tyle mam do powiedzenia, więc ja nie wiem, czy Państwo wytrzymają to. Ale jeszcze parę słów może na temat samego dzieła i tego, co ten obraz tak naprawdę chce nam powiedzieć i co przedstawia. Oczywiście potem będzie można pójść do góry, ponieważ ten obraz jest tutaj cały czas i będzie można go zobaczyć w oryginale, ale zanim to się wydarzy, ja zrobię taki wstęp, żeby było wiadomo, na co się patrzy dokładnie. Co jest takiego wyjątkowego w sądzie ostatecznym Hansa Memlinga? To badacze cały czas badają i szukają różnych powiązań, różnych elementów nowatorskich. Bardzo wielopiętrowe konstrukcje są tworzone. Jednak w tej chwili uważa się, że to nowatorstwo Memlinga to przede wszystkim takie harmonijne zespolenie wszystkich znanych obiegowych jakby motywów związanych z przedstawieniem sądu ostatecznego do drugiej połowy XV wieku. Właściwie no Memling tak jakby zgromadził wszystko to, co można na temat historii zbawienia w takim jednym obrazie powiedzieć. Obraz podzielony jest na dwie strefy, strefę niebiańską i strefę ziemską. Strefa ziemska przedstawia według księgi Joela Dolinę Jozafata, w której właśnie odbywa się ten dramat dzielenia ludzi na grzeszników i zbawionych. Część niebiańska ukazuje Chrystusa siedzącego na bardzo realistycznie oddanej tęczy, odzianego w czerwoną szatę symbolizującą przelaną męczeńską krew, ale także symbolizującą władzę cesarską. Pod stopami przebitymi znajduje się złota kula symbolizująca świat, w której odbija się wszystko to, co znajduje się w dolnej części. Właśnie te odbicia, o których wspominałam, to było to, co tak bardzo fascynowało Włochów i oczywiście miało także swoje znaczenie symboliczne, ponieważ zwierciadło, lustro symbolizowało jakby czystość bez skazy i możliwość poznania cnót, ale także było takim zabiegiem,
które miało wciągnąć właśnie widza w tą przestrzeń obrazową i służyło takiej właśnie prywatnej dewocji. Po lewej i prawej stronie Chrystusa znajduje się biała lilia symbolizująca łaskę i miecz sprawiedliwości, który odnosi się właśnie do tej części, gdzie przedstawieni są potępieni. Apostołowie pozbawieni są właściwie atrybutów i są takie trzy postaci, które są w tej chwili jakby zidentyfikowane. To jest postać świętego Jana, który był bardzo podobnie zawsze ukazywany. Aha, jeszcze jedno. Van der Weyden, przepraszam, muszę do tego nawiązać. Ten fragment Van der Weydena, który jest właśnie taki na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo podobny i taki sprawiający wrażenie, jakby był przemalowany przez Hansa Memlinga. Proszę zwrócić uwagę na wagi. Waga wygląda zupełnie inaczej u Hansa Memlinga, bo jest w inny sposób skierowana. Ten akt psychostazji u Memlinga jest odwrócony, to znaczy zbawiony opada szalą w dół, natomiast potępiony unosi się ku górze. Czysta dusza u Memlinga waży więcej, więc opada w dół i ten ciężar cnót po prostu przeważa nad występkami, które moralnie po prostu nic nie ważą. Natomiast Van der Weyden zastosował taką symbolikę jakby unoszenia, czyli dobro zasługuje na zbawienie, w związku z tym wznosi się ponad zło. I to zło jest właśnie godne potępienia. Jeszcze takim kluczem do rozwiązania tego memlingowskiego, kluczem do memlingowskiego rozwiązania jest także cytat z Księgi Daniela starotestamentowej, w którym jest mowa o tym, że Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki, czyli zły, czyli potępiony. Stąd właśnie, oprócz tego różnica bardzo wyraźna jest także w samym wizerunku Archanioła Michała, który u Memlinga odziany jest w burgundzką paradną zbroję, natomiast u Van der Weydena jest w taką białą tunikę bądź też szatę liturgiczną. Ponad głowami apostołów unoszą się aniołowie, którzy trzymają narzędzia męki pańskiej, Arma Christi, też stały motyw ikonograficzny sądów ostatecznych. Tu jest jeszcze zbliżenie na tą złotą kulę, w której odbija się ziemia, na której rozgrywa się ten dramat, a także dwie postaci siedzące po lewej i prawej stronie Chrystusa, bardzo ważne w historii zbawienia, Maria i święty Jan Chrzciciel. Maria to jest tutaj po Państwa lewej stronie w takiej czarnej szacie, natomiast Jan Chrzciciel odziany jest w wielbłądzią skórę i razem z Marią i Chrystusem tworzą tak zwaną grupę deezis, czyli grupę wstawienniczą, która prawie zawsze pojawia się właśnie na przedstawieniach sądów ostatecznych od czasów bizantyjskich. Tutaj jeszcze fragment zbroi Archanioła Michała, w której także odbija się przestrzeń znajdująca się przed Archaniołem Michałem, jak w lustrze. I właśnie te postaci z tego kolegium apostolskiego, po lewej stronie mamy świętego Jana i prawdopodobnie Jakuba Młodszego, który był bratem Jezusa, stąd jest taki podobny i zawsze właśnie jego fizjonomia jest bardzo podobna do przedstawienia Chrystusa, stąd możemy wnioskować, że jest to Jakub Młodszy. I po prawej stronie, w czerwonej szacie, domniemany portret Karola Śmiałego, jeden z licznych portretów, które na tym tryptyku zostały przedstawione. Psychomachia, tradycyjny, jeszcze wczesnochrześcijański motyw, który
ilustruje koncepcję indywidualnego sądu nad każdym człowiekiem. Zwłaszcza popularny ten motyw stał się właśnie w sztuce XV-XVI wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się ilustrowane podręczniki Ars Moriendi, czyli takie podręczniki właściwego umierania. I one były często ilustrowane scenami, w których ukazywano właśnie leżącego na łożu śmierci człowieka, którego otaczają aniołowie i diabły, i diabeł wylicza wszystkie pokusy, na jakie narażony jest konający, czyli zwątpienie w wierze, przywiązanie do doczesnych dóbr i najgorszy z grzechów według tej średniowiecznej hierarchii, czyli pycha. I towarzyszy także mu anioł, który właśnie chroni tego człowieka przed szatańskimi sidłami. I Memling właśnie zobrazował tę scenę psychomachii właśnie w postaci anioła i diabła walczącego o duszę tego nieszczęśnika. Diabeł ukazany jest z takimi pięknymi skrzydłami rusałki pokrzywnika, namalowanymi z wielką precyzją i bardzo realistycznie. Wcześniej ta scena wyglądała znacznie bardziej dramatycznie, ponieważ te skrzydła motyla nie były skrzydłami motylimi, tylko były skrzydłami ćmy. Wskazują na to właśnie te badania, które pozwoliły nam dotrzeć do tej warstwy pod warstwą malarską. Właśnie te skrzydła rusałki pokrzywnika, czy też tutaj z prawej strony, jak popatrzymy na ten fragment Archanioła Michała i jego pawie pióra i ten fragment jego płaszcza z tego brokatu florenckiego, to możemy dostrzec właśnie tą precyzję i szczegółowość, która była no takim znakiem rozpoznawczym malarstwa niderlandzkiego i tym, co tak bardzo fascynowało Włochów. Właśnie, pawi ogon, jeszcze szybko może na temat tego symbolu, ponieważ te pawie pióra przewijają się tutaj dość często. Tam widzieliśmy pawie pióra, które zakończyły piękne skrzydła Archanioła Michała, tutaj natomiast mamy pawie pióra, w które przysposobiony jest diabeł. Jak to się stało, że ten sam element, ten sam symbol dotyczy zarówno diabła, jak i Archanioła Michała, a także aniołów, które stoją na tych kryształowych schodach i ubierają w nowe szaty wchodzących do rami. Otóż jest ten symbol ma przypominać o tym właśnie wspólnym źródle zarówno diabłów, jak i aniołów, którzy wywodzą się, wszyscy byli kiedyś aniołami. Część aniołów została strącona przez Boga właśnie przez to, że zgrzeszyła pychą. I stąd właśnie ten pawi ogon przypomina o tym jakby wspólnym pochodzeniu, a także o tym strasznym grzechu, jakim jest pycha. Zbawionych wita święty Piotr, który jest nieco większy niż reszta wchodzących po kryształowych schodach zbawionych. Wszyscy są nadzy oczywiście. Nagość jako ta nuda veritas, czyli nagość prawdy, która odsłania jakby wszystko. Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, stąd ta nagość, która ma właśnie to podkreślać. I u stóp świętego Piotra, nieco poniżej, może to bardziej przy krawędzi, można dostrzec bardzo precyzyjnie malowane drogocenne kamienie, które obrazują fundament niebieskiego Jeruzalem. Jakby zdają się wypadać właśnie z tej otwartej bramy raju. A także bardzo precyzyjnie i pięknie malowane kwiaty, które odnoszą się do cnót zbawionych wchodzących po schodach do raju. I lilia cesarska, czerwona, inna niż ta, która znajduje się przy postaci siedzącego na tęczy Chrystusa.
może symbolizować cierpienie Chrystusa, ale także może odnosić się do herbu medycyjskiego, floreckiego. No i portrety. Postaci, które stoją w orszaku zbawionych, przez wielu badaczy uważane są za konkretne osoby. Część badaczy twierdzi, że jest to grupa osób właśnie z tej florenckiej nazione, która była najbliższa Taniemu. Niektórzy doszukują się jakichś głębszych odniesień do filozofii. Są to postaci z najbliższego kręgu Kosmy Medyceusza. Kobiety, jeszcze dodam tutaj, wszystkie są takie same. Wszystkie są rudowłosymi pięknościami o małym biuście i wąskiej talii, w przeciwieństwie właśnie do mężczyzn, którzy są zróżnicowani. Wydłużenie ciał, które tutaj jest takie charakterystyczne, to jest też taki typowy właśnie kanon urody, kanon, który zastosował Memling w swoim obrazie. Każdy szczegół w tym obrazie ma bardzo głębokie i ma ogromne znaczenie. Na wimperdze rajskiej bramy Civitas Celestis znajduje się przedstawienie stworzenia Ewy. Stworzenia Ewy, która zamknęła tą bramę przez to, że popełniła grzech i namówiła Adama do zerwania jabłka. Natomiast grzech ten został odkupiony dzięki temu, że urodził się Chrystus. I odniesienie właśnie do tego wydarzenia, które zostało ukazane na wimperdze, jest właśnie ukazanie zwiastowania na kapie jednego ze zbawionych duchownych wchodzących do raju. Także pokazana jest taka właśnie ciągłość historii zbawienia nawet w takich drobnych elementach. Część piekielna ukazuje cały zestaw różnych przerażających historii, które mogą się wydarzyć po śmierci, wtedy, kiedy będziemy grzeszyć. I mamy przeróżne wariacje na temat diabła. Najczęściej diabeł wyposażony był w jakieś elementy zwierząt, które żyją nocą, które najbardziej przerażały w średniowieczu i kojarzone były z czarną magią. Mamy jakieś elementy wężowe, właśnie ćmy, pazury, węże. Niektórzy doszukują się także w tych postaciach zobrazowania grzechów głównych, być może postać mężczyzny, który spada w dół właśnie w ten piekielny ogień, ukazuje grzech gniewu. Być może związana powrozem para, którą trzyma ten diabeł przypominający dzika, zgrzeszyła grzechem cudzołóstwa. Oczywiście są to wszystko jakieś hipotezy, które dopowiadają nam historię tego dzieła i jego treść. Wracając jeszcze na krótko do konserwacji, do tego, co się działo z obrazem na przestrzeni tych 550 lat, to na obrazie znajduje się ślad na jednym ze stopni kryształowych, który wskazuje nam na konserwację, która została przeprowadzona na początku XVIII wieku przez Christopha Kreya, która potem musiała być naprawiana przez kolejnych konserwatorów w XIX wieku, bo wykonana została niefachowo i później poprawiał ją konserwator Bock, wówczas gdy obraz znajdował się w Berlinie. No i po nim Christian Kseller już w Gdańsku przeprowadził kolejną konserwację. I jeszcze króciutko obiecuję, postać Portinariego, który ma, i a propos konserwatorskich zabiegów, który ma troszeczkę inną
inaczej wyglądającą płaszczyznę tam, gdzie znajduje się jego twarz. Otóż po konserwacji Christiana Xellera w XIX wieku, w 1851 roku, został sporządzony raport. I według tego raportu wynika, że podczas konserwacji Kseller, zmywając stary werniks, uszkodził twarz zbawionego, dlatego że pod tą twarzą znajdowało się inne podłoże. Obraz namalowany został na deskach dębowych, drewnianych, natomiast ten jeden fragment, gdzie znajduje się twarz Portinariego, pokryta jest cyną. Okazało się, że twarz jego została namalowana na płatku cyny i doklejona wtórnie. Nie namalowana bezpośrednio na podłożu, tylko doklejona wtórnie. Prawdopodobnie cały ten zabieg wynikał z tego, że Portinari nie mógł pozować Memlingowi, gdyż był prawdopodobnie w podróży. I Memling wcześniej przygotował sobie po prostu jego portret na cynowej blasze, cynowym płatku, który potem wtórnie wkleił właśnie w to miejsce, które tak Xellerowi łatwo zeszło ze względu właśnie na to inne podłoże. Kseller odtworzył prawdopodobnie bardzo dokładnie tą twarz. Nie wiedział, jak wygląda Portinari, ponieważ nie znał jego portretu, więc możemy zakładać, że rzeczywiście udało mu się to zrobić bardzo realistycznie, bo kiedy porównamy tę twarz teraz do znanego nam portretu Portinariego, to okazuje się, że rzeczywiście to podobieństwo jest bardzo widoczne. Takich zabiegów z tymi płatkami cynowymi w historii malarstwa niderlandzkiego jest znacznie więcej. Chociażby Rogier van der Weyden stosował w swojej praktyce takie zabiegi. Również na portrecie, na obrazie wspominanym już Pokłon pasterzy Hugo van der Husa, także postać Portinariego zawiera właśnie taki płatek cynowy, który wtórnie został wklejony do malarskiej kompozycji. Ostatnie badania, tak jak już wspominałam, pokazały, jak artysta pracował i odsłoniły nam jego podmalówki i rysunki, które znajdują się pod warstwą malarską. Jest to niezwykle fascynujące móc prześledzić właśnie, w których miejscach artysta był pewien jakby swojej koncepcji, a w jakich dochodził do oczekiwanego rezultatu. Ale niestety tego Państwo nie zobaczą na obrazie, do którego za chwileczkę z Magdą Państwa zaprosimy, ponieważ myślę, że już należy zakończyć, ponieważ już 1,5 godziny minęło, więc mamy jeszcze teraz czas, chwilę na to, żeby wejść do góry i zobaczyć ten obraz w całej okazałości i w oryginale. Także dziękuję ślicznie. Nie, no konserwacji było więcej. Na pewno były cztery. Takie poważniejsze były cztery konserwacje. No ale do dzisiaj obraz uchodzi za chyba najlepiej zachowany przykład malarstwa niderlandzkiego na świecie. Pomimo tego, że taką bardzo burzliwą historię ma za sobą, przede wszystkim te podróże podczas wojny. Nie był przewożony przecież w jakichś, nie wiem, klimatyzowanych samochodach, bo było, wszystko się odbywało w bardzo takich polowych warunkach. Przecież on był wywożony przez wojska, przez żołnierzy. Tak. Więc to świadczy tylko o tym, jak... Jakiej klasy jest to obraz. W jakiej klasy, w jakiej technice i w jaki właśnie sposób wykonania jego jest niezwykły. Jeszcze pewnie Panu chodzi też o podróże po wojnie, tak? Na wystawy, więc na pewno odbył jedną podróż chyba w latach 70. do Torunia. Jedna była taka podróż. Tak, była tak też 50 lat temu odbywała się, były też obchody kopernikańskie. Tak. On wtedy pojechał podobno pod Plan Deco. Pojechał do Torunia na wystawę, prawie jak w 40-tych latach. Tak, na legendę, że pod Plan Deco. No i potem już na takie bardziej profesjonalne... Później jeździł do Szwajcarii i ponoć zachowały się jakieś protokoły, pamiętasz, jakieś takie dokumenty muzealne, które mówią, mogą świadczyć o tym, że niezbyt dobrze się tam z nim obchodzono, że prawdopodobnie wyjęto go tam z ramy, bez wiedzy muzeum.
i przez to to miał wpływ na też decyzję o tym, że nie został wypożyczony na jakąś kolejną wystawę w Brugge. No i w Stanach był jeszcze raz, na pewno i w Wiedniu. A nie było prośby, że w Brugge będą chcieli go zostawić? W Brugge nie mogli tego chcieć, mogliby we Florencji bardziej. Włosi raczej, tak. Dla Włoch nie jeździ. Przez bardzo wiele lat uważaliśmy i uważano, że kopia została wykonana przez Louisa Sy, takiego gdańskiego artystę, którego obraz zresztą mieliśmy okazję oglądać w ostatnim czasie na wystawie dokładnie w refektarzu obraz Warmiaczka. Natomiast ostatnie badania, nie nasze, tylko naszych kolegów z Malborka, wskazują na to, że jest niemożliwym, aby Louis namalował tą kopię, która znajduje się w Kościele Mariackim, ponieważ ta kopia jest zbyt słaba. To jest kopia namalowana przez jakiegoś amatora, dokładnie nie wiemy z jakiego powodu i w jakim czasie, na pewno przed wojną, ale na pewno nie namalował jej Louis Sy. Prawdopodobnie obraz Louisa Sy rzeczywiście jest. Jest kopia Hansa Memlinga, Sądu Ostatecznego i on się znajduje w tej chwili w Waplewie, w kaplicy, w kościele. Można pojechać zobaczyć. Namalowany jest nieźle, w porównaniu oczywiście z tą kopią, która w tej chwili jest w Kościele Mariackim, która jest naprawdę słaba. W Waplewie. To jest tak, majątek Sierakowskich, pałac Sierakowskich tam się znajduje. Jest to oddział naszego muzeum i tam też prawdopodobnie na zlecenie jeszcze Sierakowskich Louis Sy namalował właśnie kopię Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, która w tej chwili wisi na ścianie tego kościoła.